Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj rusza 16 już marsz pamięci. Bardzo serdecznie zapraszamy tych, którzy być może jeszcze są przed telewizorami, a chcieliby też do nas dołączyć. Marsz, jak wam powiedziałem, już idzie 16 raz. Głównie jak się da zauważyć, też idą ludzie młodzi. Ci, którzy Jana Pawła osobiście może nie widzieli, nie znali. Dlatego też ten marsz niech służy takiemu przypomnieniu chwaleniu też starszemu pokoleniu, kim był święty Jan Paweł II, ile też zrobił dla świata, dla Kościoła w Polsce, dla Kościoła także powszechnego, którego był, można powiedzieć, następcą świętego Piotra. I w tej kwestii myślę... Wiele też to starsze pokolenie ma do zrobienia. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Ci, którzy się modną, a myślę, że jest nas wielu, niech też nas otaczają modlitewnie w czasie naszego dzisiejszego marszu. Trasa wiedzie przez Głubczyce, Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Barykady, Radynie, Mokre Kolonia i Pietrowice. Ja też z tej, korzystając z tej okazji chciałbym wszystkim podziękować, zwłaszcza tym, którzy nas tak logistycznie wspierają, a więc parafie, gdzie też jesteśmy na poczęstunku, gdzie nas też trochę podkarmią, dodadzą takich sił, można powiedzieć, witalnych do tego, żeby, żeby iść dalej. Dzień dobry Państwu. W okresie od 27 marca do 2 kwietnia bieżącego roku na terenie Powiatu Głupczyckiego odnotowaliśmy cztery zdarzenia. Dnia 29 marca około godziny 8.15 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o częściowym naderwaniu poszycia dachu w budynku mieszkalnym w miejscowości Dzierżysław. Zagrożenie usunięto. Podczas zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Działania prowadziły zastępy z PSP oraz OSP Dzierżysław. Dnia 29 i 31 marca gasiliśmy pożary przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowościach Nowa Cerkwia i Pomorzowice. Podczas tych zdarzeń również nikt nie został poszkodowany. Działania prowadziły zastępy z PSP oraz OSP Nowa Cerkwia oraz OSP Grobniki. Ponadto w dniu 1 kwietnia OSP Kietrz usuwała powalone drzewa na drodze powiatowej. Z okazji zbliżających się świąt głupczycy strażacy życzą Państwu zdrowych, pogodnych i szczęśliwych świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję za uwagę! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam bardzo serdecznie z naszym kościele parafialnym. Pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej w Głupczycach. Celem naszego spotkania jest przytoczenie tej bardzo ciekawej historii, która związana jest z naszym kościołem, a dotyczy m.in. tego Żyrandola, który został, można powiedzieć, cudownie uratowany. Parę miesięcy temu, bodajże trzy miesiące temu, przyszedł do mnie jeden z panów. I właśnie poinformował mnie o tym, że u niego znajdują się części Żyrandola, który prawdopodobnie wisiał w naszym kościele. Tak to było, zaczyna, tak zaczyna się ta historia. No, ja poprosiłem tego Pana, żeby przywiózł mi na plebanie te części, czy choćby dwie części tego, tego, tego żyrandola, żebym zobaczył, co to jest. No i kiedy przywiózł ten Pan na plebanie te części żyrandola, mówię, robimy. I jedna i druga strona, czyli Pan, który cudownie, że tak powiem, uratował ten nasz żyrandol i ja ucieszyliśmy się tym, że możemy go odrestaurować. Tych części jest dość dużo, widzimy je tu na załączonym obrazku, e, więc tych części za dużo nie brakuje, ale jeszcze trochę trzeba by było dorobić, żeby mógł zawisnąć w naszym kościele. A historia tego, że Randola jest taka, e, tego cudownego uratowania, że ów Pan, który do mnie przyniósł, przyszedł i, z tą informacją, któregoś dnia po prostu jechał samochodem i widział, jak gruba, grupa osób niosła, e, czy wiozła w takich wózkach części tego żyrandola na złom? Zatrzymał tych ludzi, zapytał się, ile za to chcą. Oni powiedzieli, dogadali się między sobą. Wziął to do siebie. No i e, taka historia się dalej toczyła, że e, przyszedł właśnie rok 2023, no i żeśmy e, zaczęli myśleć na ten temat, co można by było zrobić z tymi e, częściami. E, historia tego żyrandola też dotyka czasów, kiedy e, były wymieniane, była wymieniana elektryfikacja z naszego kościoła w naszym kościele i no te żyrandole z, po prostu też w jakiś sposób może przestały już. Funkcjonować I y, nie znalazły swojego miejsca w kościele. Przyszły nowe żyrandole i y, y, y tam też była kilka zmian tych żyrandoli. Y, ten żyrandol akurat, który, o którym tutaj mówimy, y, on wisiał w naszym kościele, musiał wisieć w latach 70., a więc już po reformie liturgii Soboru Watykańskiego II, ponieważ na zdjęciu, jest już obecny w prezbiterium ołtarz zwrócony twarzą do ludzi. A więc musiały być to czasy lata 70., tak mogę tylko powiedzieć, z tych materiałów, które po prostu są dostępne. Przy tej okazji też bardzo dziękuję wszystkim parafianom i też proszę o to, za dostarczanie zdjęć z naszym kościołem, z wnętrzem naszego kościoła, jeżeli Państwo macie takie zdjęcia, które pokazują też randole, to bardzo chętnie bym sobie poprosił o nie. Zrobiłbym odbitkę tych zdjęć i, i, i żeby mieć je też w dokumentach parafii, bo to będzie nam ułatwiało też jakby wyobrażenie tego, jak ten kościół wyglądał w tych wcześniejszych latach, jak wygląda dzisiaj jego wnętrze. To wszystko jest bardzo ważne dla takiej też historii tego kościoła, bo on ma swoją historię i, i... Sięgającą wieku XIII wieku, początków tego kościoła to jest XIII wiek, więc to jest spory kawałek czasu przed nami. Miał różne historie, był rozbudowywany ten kościół w międzyczasie, więc niesie ze sobą ogromny, ogromny bagaż historii, która też jest w jakiś sposób świadectwem wiary naszych przodków, więc warto o tym, o tym, o tym też pamiętać. No, ten żerandol, który tutaj widzicie. Bardzo się cieszę, że został on też przez tego pana, który znalazł to, a prosił, żeby być anonimowym, więc nie używam jego imienia i nazwiska. Jestem mu też wdzięczny za to, że oczyścił te żyrandol, ten żyrandol, te części tego żyrandola, żeby pokazać nam, jak to wygląda, jak to wyglądało. Oczywiście to jest wydarzenie, które chciałbym, żeby było związane z naszym odpustem parafialnym, żeby on ten żyrandol wrócił po prostu do naszego kościoła, żeby mógł zawisnąć w tym kościele. No ale na to potrzebujemy oczywiście pewnej sumy pieniążków, bo to nie jest proste, więc też zwracam się z prośbą, jeżeli ktoś by chciał zasponsorować, czy mieć taki udział w sponsorowaniu tego tego żyrandola to bardzo proszę o kontakt ze mną, by można było sfinalizować tą naszą pracę przy tym żyrandolu, żeby on po prostu na odpust parafialny mógł zawisnąć. To jest oczywiście marzenie proboszcza ale y, zobaczymy, czy się da go zrealizować, bo no, to wszystko jest związane ze znalezieniem fachowców do tego y, wydarzenia, to jest znalezienie y, kogoś, kto to będzie umiał zrobić, no i kwestia, czy będzie miał czas, jak długo to będzie musiał robić, no to już są pytania, na które nie znam dzisiaj odpowiedzi jeszcze, aczkolwiek szukamy już y, ludzi, którzy się znają na tym. Y, no i gdzieś jesteśmy tam w kontakcie, żeby proponowali jakby dla nas najlepsze rozwiązanie. Także kochani państwo, parafianie, to taka historia, która żyje w naszym mieście, wiem, że Randol i to ogłoszenie, które jak się pokazał w naszym kościele, ożywiło naszą parafię, ożywiło parafian, jest dużo rozmowy, dyskusji na ten temat i bardzo się cieszę z tego powodu, bo to znaczy, że Interesujemy się wszyscy tą sprawą, a to jest przecież nasze wspólne. Dobro. Także takie historie, tych historii w naszym kościele zapewne jest mnóstwo, więc y, może będą też takie okazje, że przy najbliższych wydarzeniach, które się tu będą działy, będziemy mogli na chwilę zerknąć przez oko kamery do naszego kościoła i trochę z innej perspektywy spojrzeć na ten sakralny budynek, dom Pana Boga, który też jest no, historią wiary, historią chrześcijaństwa. Katolickości, katolicyzmu tutaj na terenach naszego miasta, na terenach powiatu i gminy. Także kochani, zapraszam, przychodźcie do naszej świątyni, znajdujcie w niej czas na modlitwę, na rozmowę z Panem Bogiem, ale też podziwiajcie piękno tej budowli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zespół Szkół Mechanicznych w Głupczycach będzie bronić trzeci raz rzędu mistrza województwa polskiego szkół średnich w piłce nożnej na Orliku. Aby znaleźć się w finale uczniowy zespołu szkół mechanicznych musieli wygrać turniej powiatowy i jeden z czterech półfinałów wojewódzkich. A oto wyniki turnieju powiatowego. Zespół Szkół Mechanicznych w Głupczycach kontra zespół szkół w Kietrzu 7-0. Zespół Szkół Mechanicznych w Głupczycach, zespół szkół ogólnokształcących w Głupczycach 3-1. Zespół Szkół Mechanicznych w Głupczycach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 3 do 0. Wyniki półfinału wojewódzkiego. Zespół Szkół Mechanicznych w Głupczycach, Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu 1 1. Zespół Szkół Mechanicznych w Głupczycach, Pierwsze Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Opolu 6 2. Zespół Szkół w Brzegu, Pierwsze Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Opolu 3 do 1. Zawodnicy wszystkich drużyn prezentowali wysokie umiejętności piłkarskie, gdyż na co dzień trenują i grają w swoich klubach. Podopieczni Marka Malewicza pokazali się z dobrej strony i po swoich zaciętych meczach awansowali do finału wojewódzkiego, który zostanie rozegrany 18 kwietnia w Głubczycach. Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach reprezentowali: Olaf Zogota, Patryk Mika, Łukasz Igliński, Tomasz Austukiewicz, Piotr Furman Marcel Jawolski, Kevin Poźniak, Mateusz Matuszkiewicz, Piotr Sieracki, Szymon Heba, Maciej Rzeszutek, Rafał Buchaniec oraz trener Marek Malewicz. Wielkie podziękowania dla kibiców Mechanika, którzy ponownie pokazali klasę kibicowania. Gratulujemy i życzymy powodzenia naszym uczniom w finale.